Europy Euro 2020+1. Gewi Stadium, a więc obiekt Atalanty, gotowy już do tego, aby piłkarze obu drużyn się na nim pojawili i rozpoczęli tę rywalizację dla obu drużyn. Mecz niezwykle istotny, to jest walka o europejskie puchary, no bo wystarczy pokonać dwie przeszkody, czyli dzisiejszego rywala i później w finale Juventus i już ma się pewne miejsce w lidze Europy. A później walka o Ligę Mistrzów. Oba zespoły jak na razie na tych miejscach nie dających prawa gry w Champions League w kolejnym sezonie. Będzie o to trudno, bo Włosi mają 4 miejsca na środku boiska i w tym momencie Duvan Zapata, Irving Lozano, jest dośrodkowanie na pole karne, Lorenzo Insigne. No, bardzo skomplikowana przed tym meczem, bo na... W trakcie gry. Gosens już spojrzał na pole karne, jest dośrodkowanie. Nie, ale wybijają piłkarze Atalanty, jeszcze Lorenzo Insigne. Pomuchamia tutaj Irvinga Lozano. Lozano próba przedostania się na pole karne. Zbliżają się do tego gospodarze Gosens, Muriel. Strzał od razu daleko, Kolumbijczyk w kierunku właśnie Osimena. Palomino jednak. Walają mu się piłkarze Napoli obrócić. Teraz setka Di Lorenzo, Osimen. Ale tym razem faulu nie. Duvan Zapata spojrzał w kierunku bramki. Potężny strzał i jest gol. 10. minuta tego spotkania. Duvan Zapata, Atalanta. 1-0. Znakomite uderzenie Zapaty. Tutaj trzeba go pochwalić za to. Natomiast trzeba ganić defensywę, a bardziej pomoc. I no to już wiemy, proszę Państwa, że dogrywki w tym spotkaniu nie będzie. Ten klub Gennaro Gattuso, bo Gattuso woli innych piłkarzy, stawia między prawym wahadle w drużynie Atalanty, spisywał Bożko Szutalo. Gosens spojrzał na pole karne, jest dośrodkowanie, był tam Zapata. Wypatrzył tutaj Muriela, będzie bramka na 2-0, tak jest, Mateo Pessina. 16. minuta i 2-0. No, piękna akcja, tutaj... Nawet chyba nie trzeba nic mówić, tylko trzeba się delektować obrazem, jaki za chwilę zobaczymy w powtórce, bo było tutaj wszystko i polot z Bergamo. No to Duvan Zapata gol, później asysta z Napoli, to było to Napoli Diego Armando Maradony. Damy tę drużynę z Bergamo, którą tak się zachwycały, nie tylko Irving Lozano. Faulowa lekarne, jego zagranie. Jeszcze będzie strzelał właśnie do Muriela. Atakuje go Rachmani, jakby do finału. Ale to oczywiście tak pół żartem, pół serio. Tutaj Gosens, dośrodkowanie przecięte. Zachowanie Pessiny, który puścił. Jest piłka na polu karnym, będzie tutaj próbował jeszcze Osi. No, a nawet lepiej, prowadzili 3-0 i meczu nie wygrali, więc tu staje jeszcze na boisku Gosens. No tu na pewno błąd techniczny w ostatniej fazie. Reprezentant Polski, ale ambitnie powalczył Zieliński, spojrzał na pole karne, aby zagrać już piłkę na pole karne, ale nie zdołał jej tam. I proszę, jest przejęcie piłki, Zieliński. Ale brawo Piotr. Cofać na własną połowę. Osimen pomógł partnerom w defensywie. Zapata, zejście na lewą nogę. Gosens z Gypsy Team. Zastawiał się Albańczyk. Wizytnie chciał tutaj Muriel. Jeszcze raz Muriel! Tak jest. Poli. A to właśnie Gian Piero Gasperini. 60 w tym sezonie i to właśnie on tutaj blokował strzał Gosensa. Dośrodkowanie na pole. Już są przy polu karnym, rozegranie, jest piłka. Dwa dobre zagrania Piotra Zielińskiego w tym spotkaniu. Czyli pressingiem Atalanta, niską obroną Napoli na swojej połowie. Strzelny w tym sezonie Murieli, jego dośrodkowanie, Duvan Zapata! Momentów w tej wojence wewnątrz drużyny Atalanta, teraz Luis Muriel. Faulowany, od rzutu wolnego jednak już Napoli nie rozpocznie. Często coś tam ukrywają, ale myślę, że te akurat pokażą, co trzeba. Przede wszystkim jeśli chodzi o kreowanie akcji ofensywnych i zagrożenie pod bramą. Europy, bo to był podstawowy piłkarz reprezentacji Macedonii, między innymi. Czekali na dobre dośrodkowanie. Politano, piłka na polu karnym. Ten, którego już chwaliliśmy w pierwszej połowie, ale teraz jest na polu karnym. Luigi Golini, a więc bramkarz Atalanty w pierwszej części spotkania. Pola karnego Bakayoko, teraz świetny pomysł, jest Irving Lo. Do tego, aby patrzył przede wszystkim na piłkę, a nie spoglądał w kierunku. Komić na polu karnym Irvinga Lozano.
ciągu na połowie Napoli. Max Politano, jest Luis Muriel na polu karnym, a wybija Dawid. O, lewa noga, jeszcze jest Irving Lozano, musi być bramka. Jest gol, 1-2, Napoli przegrywa w Bergamo. Chyba usłyszał Bakayoko, że go skrytykowałem tutaj na początku drugiej części meczu, bo rzeczywiście to podanie, co powiedziałeś wcześniej, znakomite, a teraz świetne podłączenie się do akcji ofensywnej. Zobaczymy jeszcze emocje pod koniec tego spotkania. Nie poszedł za rywalem, przede wszystkim czekali kibice Atalanty. No i dzisiaj zostaje nie tylko fizycznej, bo tam poważna depresja tego. A my mamy Ilicicia w miejsce Luisa Muriela. O, świetne podanie do Duwana Zapaty, ale też dobrze ustawione. Czytają. Od autu gospodarze, obaj szkoleniowcy na naszych ekranach. Drużyny Napoli. To jak najbardziej słuszna decyzja sędziów. Josip Ilicic, wrzutka na pole karne, mamy strzał. To zmieni Josip Ilicic, jest na polu karnym, pośliznął się Słoweniec. Strzał zablokowany, Ilicic. No, mamy tutaj Lobotkę szykującego się do wejścia na boisko. Josip Ilicic, Duwan Zapata, piłka karne, czy jednak do boku i tam dośrodkowanie, jednak decydował się. Właśnie stało, a z udziałem tych piłkarzy, Osimhen V. Deme i Lobotka, podwójna zmiana. Josip Ilicic, lewa noga, celny strzał. Tylko potrafi się przedostać w okolice pola karnego i na pewno jest piłka wracająca, jest Josip Ilicic. Wyjść sprzed własnego pola karnego, jakże inny. Proszę spojrzeć, Toloi jest na polu karnym, jest tam także Duwan Zapata. Jego dośrodkowanie z narożnika boiska powinno być tutaj. Jim City wprawdzie wycofał, ale nie mamy wątpliwości. Przez Słoweńca na pole karne, mamy główkę. O, wybija. Napastnik drużyny Napoli, a więc Insigne coś tutaj zrobi, zagrywa na pole karne, wychodzi jednak. Zano na pewno jasna postać w zespole Napoli, dzisiaj Meksykanin miał na koncie, bo już wiem, że kolejny fauli. Piłkarz Atalanta, tu jest świetna okazja, będzie bramka, tak jest, drugi gol, Matteo Pessina, 78. minuta tego spotkania i Atalanta może mieć wielki komfort w końcówce. Na pewno będzie miała wielki komfort w końcówce, natomiast tutaj trzeba pochwalić obrońców Atalanty, którzy... No, zobaczymy, czy jeszcze on będzie w stanie tutaj odwrócić losy rywalizacji. Środkowanie jednak do Lorenzo Insigne. Z narożnikiem boiska Mario Rui do środka. No, zbliża się do pola karnego, jest Andrea Petagna. Dobry pomysł Petagna. Just a few more moments for them to hang on. And a chance!